Dlaczego warto czytać? Z wielu względów. Czytanie rozwija. Rozwija wyobraźnię, rozwija wrażliwość w nas. Dopóki się rozwijamy, to się nie starzejemy. Warto czytać tylko po to, żeby wiedzieć, że nie jest samym. Czytanie książek włącza nas w doświadczenie innych ludzi. Czytanie poza wszystkim daje pewien rozwój mózgu. Po prostu to neurolodzy już dzisiaj bardzo wyraźnie mówią. Lubię czytać o tym, jak ludzie myślą, to, jak ludzie widzą świat i czy to jest trochę podobne do tego, co ja myślę o świecie, a jeżeli nie jest, to czy ja mogę z tym dyskutować. W całym świecie obrazkowym, który oczywiście się rozwija i jest potrzebny, jednak dostajemy coś gotowego i nasza wyobraźnia nie musi współpracować z tekstem, tylko odbiera. Tekst jest czymś, co wymaga naszej współpracy. Lubię przywoływać złotą myśl przypisywaną Umberto Eco, który podobno powiedział, że ten, kto czyta, ten żyje podwójnie. Ale też warto czytać, żeby potem samemu móc mówić. Warto też czytać z tego względu, że to jest naprawdę świetnie wykorzystany czas. Możemy przeżywać, możemy się wzruszać. Do dyspozycji mamy tylko jedno życie, a dzięki książkom możemy wejść w buty innego człowieka. Możemy być starym mężczyzną, możemy być czarodziejką. Warto czytać chociażby dlatego, żeby czasami też coś samemu napisać. Ostatni argument, dlaczego warto czytać? Bo tak.